Witam bardzo serdecznie na kanale Golden Voice. Za nami pierwsze bitwy w The Voice Kids 7 w drużynie Thompsona i Barona. Pierwsza bitwa: Łukasz Matyka, Adam Waśko, Hubert Sartanowicz. I co tu powiedzieć? Wypadałoby powiedzieć, że bitwa się odbyła i tyle. Głosy jeszcze dziecięce, nie wyróżniające się niczym. Na razie takie szkolno-apelowe. Hubert troszkę dziwnie brzmiał, jakby miał jakiś efekt na głos nałożony. Co to było? Nie wiem. Coś dźwiękowcy dali ciała, czy... To on ma taki głos. W każdym razie występ znośny, nieporywający barwowo. No i taki z serii był, ale mogłoby go nie być. Bitwa druga. Marta Mąka, Kacper Starzomski i Amelia Dębek. Marta jedzie o roku. Tu Freddy, tu Rihanna, nawet mocna piosenka. A tu dostali Seven Years. Super. Ciekawe, kto im to dobiera i na jakiej podstawie. Czym się kierowali. Wykonanie dosyć fajne. Najznośniej dla mnie Amelia. Marta przesadza ekspresyjnie. Ładnie śpiewa, ale dla mnie musiałaby troszkę powściągnąć z tymi tupaniami i gestami. Kacper śpiewa, jakby zobaczył ducha na widowni. Mam nadzieję, że nie uraziłem tu nikogo, ale tak mi to wyglądało. Nie przeszkadzało mi nic natomiast w Amelce. Oczywiście nie mówię tu stricte o wokalu, ale wszystko się liczy na scenie. Po tym występie akurat wybrałbym Amelię. Trzecia bitwa. Olek Kogut, Wojtek Lebioda, Mateusz Śliskowski. Można powiedzieć to samo co o pierwszej bitwie, ale troszkę z większym kunsztem wokalnym i super harmonia. Nie wiem kogo bym wybrał, Mateusza chyba albo Olka. Bitwa numer 4, Ania Jarząbek, Amelia Puchalska i Milena Gajek. Ojejku, co tu się działo? Świetne wejście Amelii w utwór, takie rockowe, klimatyczne. Potem głosisko Mileny z takim bardziej surowo tnącym głosem. Następnie kunszt wokalny Ani z kraczkami, z chrypką. Harmonia w końcowym fragmencie świetna, bo wcześniej tak każda w swoją stronę. Brawo dziewczyny, każda świetnie. Wybrałbym Milenę. Jest jakaś wyjątkowa. Czemu? Nie wiem. Coś ma w sobie, w swoim głosie. No trzeba gdzieś coś zawsze mieć. Ale Amelia i Ania świetne tak samo. I to, że nie ma was w finale, tylko usprawiedliwiam sobie tym, że w tym właśnie finale są równie dobrzy wokaliści. Tacy jak wy. Może z jakimś tam dodatkowym bonusem do jakiegoś atrybutu postaci, jak w grach. Na przykład ten sznyt w formie tego wibrato na końcu. Miałeś mnie wciąż ze stoksów, krzyczałabym, pod sceną wciąż krzyczysz dziś. I ten falset wcześniej. Super, gratulacje. Na to czekałem w tej edycji, na taki utwór, w takim wykonaniu. Okej, raz tam się dziewczyny zakręciły i chyba jedna przeciągnęła, albo druga zapomniała, że miała wejść w tym momencie. Ale to było nic. Ładnie wybrnęły szybciutko. Bitwa numer 5. Szymon Hałasa, Miłosz Kuczok i Nikodem Pajączek. Kolejna rewelacyjna bitwa. O ile spodziewałem się dobrej bitwy i głosów w poprzedniej u dziewczyn, to tutaj się tego nie spodziewałem. W
fajne wejście z fajnym dołem na końcu u pana od Blue Eyes. Distant faces with no place left to go. Super. Potem dodana chrypka. Szymon, fajne te zaśpiewy na wysokich. Ale moim zdaniem najmniej charakterystyczny wokal z tej trójki akurat. Natomiast najbardziej charakterystyczny i dojrzały wokal ma Nikodem. Wiadomo, i tu nie było innej opcji jak Nikodem. Ale ta wokaliza ostatnia taka sobie odpuszczona. Tak jak w przypadku dziewczyn, świetnie wszyscy i super bitwa, gratulacje. Brawo chłopaki. Takich chłopaków chcę oglądać w tym programie. Ja wiem, że to program też dla dzieci i może się tu gdzieś podnieść głos o dyskryminacji, ale cóż, wcześniejsze barwy chłopaków brzmiały jak brzmiały. Można jedynie oceniać czystość, feeling, ale głosów nie zmienią na pstryk. Także dzieci niech tam sobie swoje, a ja słucham takich arcydzieł, takich facetów i nimi się jaram wokalnie. Niestety formuła tego programu jest taka do bani i już na tym etapie trzeba rozstać się ze świetnymi wokalistami. Miejsca w finale są tylko 3 i to już od teraz po bitwach. I ostatnia bitwa: Sofia Jelonkiewicz, Staś Komorek i Wiktoria Szelfińska. I wybrałem już na starcie Wiktorię za jej włos. Ma piękny włos. To znaczy głos, przepraszam. No i to ma piękne. Co do utworu, Staś wszedł w niego dosyć tak niepewnie. Zresztą jak mówiłem o nim na przesłuchaniach, to też uznałem, że ten głos jest jego taki niepewny. Potem Wiki też jakoś tak sobie, ale troszkę pewniej moim zdaniem. Ale może to było właśnie tak ułożone i zaaranżowane, bo następnie weszły tam dodatkowe instrumenty czy instrument i podbiły moc, a tę moc razem z tymi instrumentami podbiła Sofia. Ja się przyjemnie zaskoczyłem występem Sofii. Co za wokal. Dziewczyno, nie rozklejaj się i nie poddawaj, bo masz kawał głosiska, super głosiska. Natomiast w tercecie brzmieli harmonicznie dosyć słabo. Potem mocniej też zaśpiewała Wiki, fajnie to brzmiało, słabiej znowu wypadł moim zdaniem Staś w tych mocniejszych dźwiękach wykrzyczanych. Ogólnie ta bitwa mi się nie podobała jako całokształt. Niedobrane głosy, brak harmonii. Wygrała moim zdaniem Sofia, ale i tak dalej wybrałbym Wiki za całokształt. Kilka dźwięków z tej rozszczepki bitewnej było dosyć fajne. Co do sing-offów, bezkonkurencyjni uczestnicy, którzy weszli do finału. Każdy ma coś w sobie, co nie koli, a przyciąga. Oczywiście mnie i jak widać Thompsona i Barona, też Cleo. Zgadzam się z takimi wyborami. Nie ma Ani, nie ma Amelii, nie ma Szymona, nie ma Miłosza, nie ma Sofii. No bo jest Milena, Wiki i Nikodem. Milena jeszcze lepsze wykonanie niż na przesłuchaniach, bardziej pewne. Nikodem i Wiki zrobili swoje, świetna robota, świetne występy. Choć
Chociaż melizmaty Wiki chyba były bardziej wyraźne i unikatowe w przesłuchaniach niż w singofach, ale może kwestia nagłośnienia lub mi się po prostu wydaje. I tak jest świetna. I dwa słowa jeszcze o Nataszy Urbańskiej. Ja pochwaliłem na początku, tak teraz zganię i już mi się nie podoba jako trener za typy z sing-offów. Adam Olek Wiktoria. To jakaś polityczna poprawność znowu? Bo nie rozumiem. Nie Nikodem czy Milena, a Adam i Olek? Serio? Nie no, jeżeli uważasz, że Adam i Olek, bo są lepsi lub bardziej jej się podobali, no to okej. Okay. Powodzenia. Ale jeżeli tak nie było, no to ja się pytam, po co? Może gdy ktoś wygra wyścig na 100 metrów w biegach, to odbierzemy mu wygraną i przydzielimy ją młodszemu, mniejszemu, bo miał krótsze nogi, albo miał gorsze buty. Ja wiem, że muzyka to nie sport i jest niewymierna, jak to określiła, ale kurczę, takie programy wygrywają Martyny Gąsak, Sary James, Roxany i tak dalej, a nie Adamy czy Olki. Fajnie przyszli, pokazali się z dobrej strony i dobrze im to wróży na przyszłość. Głos dojrzeje, umiejętności wzrosną, obycie na scenie już jest, bo to jest nawet duży format, taki voice kids. Ale po co robić cyrk? W imię czego? A, bo to program dla dzieci. Dzieci o tej porze już śpią, pani Nataszo. Warto było obejrzeć te bitwy dla dwóch bitew. Były rewelacyjne. Jeszcze raz gratulacje. Top 10 zrobimy po bitwach. Do usłyszenia.